Cześć, przychodzę się do Was z nowym filmem. Dzisiaj porównamy sobie dwa produkty do brwi. Będą to dwa produkty do brwi tej samej firmy, czyli firmy Catrice. Używam od jakiegoś czasu już tej kredki takiej ołówkowej i teraz postanowiłam wypróbować coś nowego. Kupiłam sobie taki mazaczek z taką końcówką. Pokażę Wam po prostu, jak prezentuje się brew pomalowana właśnie tym flamastrem, mazakiem, a druga właśnie kredką. O kredce mam już wyrobione zdanie, ponieważ używam jej bardzo dużo, długo. Tego mazaczka jeszcze nie miałam, ale słyszałam o nim dobre opinie. Jeden i drugi produkt jest w odcieniu 0,20, więc są to te najjaśniejsze kolory. Kredka kosztuje i stacjonarnie, i przez internet 10 zł z groszami, więc to nie jest dużo. A jeżeli chodzi o ten mazak, zapłaciłam za niego 15 albo 16, nie pamiętam. Musicie sobie sprawdzić gdzieś na drogeriach internetowych. Ja zamawiałam go na ezebra.pl, więc możecie wejść i zobaczyć. Nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnej ceny, ale myślę, że niewiele drożej zapłaciłam niż za tą kredkę. Zapraszam Was do testu, zaczynamy, pokażę, jak się sprawdzają. Dobrze, jeżeli chodzi o moje brwi, to tak, jedną pomalujemy sobie właśnie tym flamastrem, mazakiem z Catrice. Przeczeszę je może sobie grzebyczkiem, jaki znajduje się w kredce, aby były po prostu w miarę równe. Dobrze, teraz użyję właśnie tego mazaczka, więc zaczynamy. Zobaczymy, jak będzie malował moją brew. Teraz użyję kredki na tą drugą brew i zobaczymy, jak będzie to wyglądać, jakie będą różnice między nimi. Jeżeli chodzi o brwi, to już skończyliśmy. Tutaj z tej strony jest kredka, z tej właśnie ten pisak flamaster. No, jeżeli chodzi o efekt końcowy, to o wiele bardziej podoba mi się właśnie ta kredka. No niestety, jestem jej wierna. Jeżeli chodzi o ten mazak, kolor bardzo odbiega od koloru moich naturalnych brwi. Bardzo nie podoba mi się ten kolor. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj, gdzie dorysowałam sobie, przedłużyłam sobie tą brew, ten kolor zupełnie inaczej wygląda, jest bardzo taki siny, szary, bardzo brzydko wygląda. Jeżeli chodzi o kredkę, wygląda bardzo ładnie, zlewa się z moimi włoskami, mogłam sobie naturalnie ją przedłużyć i w ogóle tego praktycznie nie widać, nie rzuca się to w oczy. Jeżeli chodzi o ten flamaster, to ciężko jest też z wypełnieniem brakujących włosków, ponieważ tak jak mówię, nie odróżnia się bardzo mocno od moich naturalnych. Z kredką tego nie było. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to jestem naprawdę za tą kredką, nie zmienię swojego zdania, jest moją ukochaną, naprawdę fajnie się sprawdza. Ten flamaster, co jeszcze ważne, musimy uważać
przy malowaniu, jeżeli wyjdziemy gdzieś za linię albo źle mazniemy, musimy od razu to wytrzeć, ponieważ ma tendencję do bardzo szybkiego zasychania i w sumie też bardzo ciężko jest go domyć. Tak jak mówiłam, ciężko jest go domyć, no i w sumie nie wiem, no nie widzę w nim nic nadzwyczajnego. Brwi różnią się od siebie bardzo. Tak jak mówię, tutaj jest ten kolor taki siwy, sztuczny, widać, że po prostu brew jest dorysowana. Tutaj brew wygląda bardzo naturalnie. No i tak jak mówię, no pojedynek wygrywa jednak ta kredka, bardzo ją lubię. No nie warto, jeżeli ktoś chce spróbować, bardzo fajnie, proszę bardzo, można spróbować, na stronie e-zebry są 3 kolory dostępne, tak samo jak 3 kolory tych kredeczek. Ja jestem na wielkie nie, brew wygląda fatalnie, bardzo mi się nie podoba. No i w sumie to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten test Wam w jakiś sposób pomógł. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!